Może nie centralną, ale z pewnością jedną z ważniejszych postaci dzisiejszej Ewangelii jest święty Tomasz apostoł. To wielki, nieobecny na spotkaniu z zmartwychwstałego Jezusa ze swoimi apostołami w Wieczerniku. Nieobecny był Tomasz. Właśnie wtedy, kiedy Jezus przekazywał apostołom władzę odpuszczania grzechów. Zastanawiam się nawet, czy Tomasz przez tę swoją nieobecność nie mógłby w ogóle być pozbawionym tej kapłańskiej mocy odpuszczania ludzkich grzechów. Niektórzy broniąc Tomasza. I niejako usprawiedliwiając jego nieobecność na tym niedzielnym zgromadzeniu w Wieczerniku, mówią, że tak bardzo kochał Jezusa, że nie chciał zbyt łatwo dać wiary w to, że On naprawdę zmartwychwstał. Mimo usilnych przecież przekonywań współbraci, zarzeka się, że nie uwierzy, dopóki nie zobaczy. A może On był zwykłym niedowiarkiem na miarę Dzisiejszych czasów, który twierdził, że niedzielne zgromadzenie wspólnoty do niczego nie jest mu potrzebne, że on ma swoje wolne, niezależne myślenie, podejście do wiary. I nie oskarżałbym Tomasza, gdyby nie to, że sam Jezus przecież nazywa go niedowiarkiem. Kto wie, czy nie stał się w ten sposób patronem osób określających się jako wierzący, a nie praktykujący. Wiem, że wiara jest zawsze w jakiś sposób indywidualną drogą do Boga, oczywiście, ale wiem też, że szalenie ważną a czasami i kluczową jest obecność na niedzielnej eucharystii i to obecność bardzo regularna. Wszak tylko Jedna nieobecność Tomasza mogła poskutkować pozbawieniem go miłosiernej mocy odpuszczania ludzkich grzechów.